Tutaj mamy jeszcze papuszki, ale tu masz fajnie ciepło. O! Yeah. To jest co oglądać. Ja bym lepiej, tego lepiej nie głaskać, bo chciałem pogłaskać, ale mógłby bez palca zostać, więc to są ary, ja? Obrączkowane. O, masz parkę. A to są młode. A młode? A tam masz tą czerwoną? Co to jest? Stare są. To jest stare? Ale to jest co innego, ja? A, to jest inna rasa. O, tu jest drugie hobby kolegi. Papugi. Tu są... Szczegły syberyjskie. Na tym to się kompletnie nie zną, więc... To są banda kanarków. Banda kanarków. O, to normalne akurat pospolite. Są kanarki. One podejrzewam, że cię też kosztują tyle, co tego gołębie. No, trochę mniej. Trochę mniej jednak? No, ale tak o ara czy coś to kosztuje, ale fajne są. Są ary. Tu też można dole? O kurde, ale piszczą. Jakiś zielony, nie widać tego. No. Nie uciekać. Ej, nerwuski. O, jako fajnie widać. Co to jest za jakiś? Ale jest to wielko. Aha. Pora? To jest pora. Aha. To ich potem tam na tym polu trzymiesz, ja? No, teraz by zima muszą być siła, by tam są bardzo. No, no. To też trochę chodzenia jest. No. Tu wszystkie moje schodzi. Tu ci zjadły już tą klatkę, no, widzę. Klatka z dużej zjeść. Takie różowe. Tu są. Co tu jest? A tego miałem na. Leżaku. Na ręce. To mnie nie gryź. Żako? A może jednego? Tu są jeszcze dwa. Aha. A tu jakieś małe coś. A ten ta za karę się bije. Za karę? Kara by się bije. O, tu też. Buda zjadły. Tam miały budkę lędygową? No, miały. I on zjadł całą? Widzisz, teraz zostało. Ale piszczą. Ty ich masz tu więcej niż w zoo. Ja byłem ostatnio w zoo. Nie, i chciałem zobaczyć, ile gatunków w zoo mają tych egzotycznych. Czekaj, gdzie to byłeś, to u ciebie ich jest więcej. Może tam tu zamiast do zoo jechać, to lepiej pojechać do kolegi obejrzeć. Jak córce miałem pokazać. A, może dziabnąć mocno? Nie, on nie gryzie. Na ręka przyjdzie na wymiar. Nie ugryzie cię. Ale fajne. Idziesz do mnie? Chodź. Ale do cudzego nie przyjdzie jednak. Przyjdzie. Po czasie przyjdzie. Ale. Co się dzieje? A? Tu też. A tu są te żako, tak? Mhm. Kolejne. One też gryzą? No, bezpieczne czy nie? Tak, może cię łapnąć. Jak cię nie zna, to cię może. A nie ma co paluchów pchać. O, to jest parka też? Ja. A ten co taki kudłaty, pierzy się teraz? Chciał mi zaimponować chyba, wiesz? Wyskubał się. Co? No, ale taki mają napadnie kiedy. O kurde. O. Ancyk zmieniał. Ale ty nie zwiększy jakiś taki? Ten starszy był. No. A, tu są te, co się biły. Tu są te zielone. A to co to jest tam? Te zielone, a tu jest tam mało też. Jako mało. Te zielone. Nie idzie go złapać. A, nie? O, się boją. To chyba myszy uciekają, bo one chyba nie lubią takiego. Tu myszy nie ma chyba, wiesz? No, myślę, że nie ma. One takich pisków nie lubią też. Tu może takie dwie wielkie za tobą. A, tu są. O, tu są te czerwone. Jo. No, jakoś agresywno jest. No, daj mi palec. Lepiej nie. Nie. Ale na tyle, że... Głupi nie ma, żeby go stracić. Tego co nie potrzebujesz, to nie go daje. A.
Czekaj, orzech dom, to wiesz jak, orzech gryzą. No i tam muszę tam wyryć, nie? Chodź. Jedzonko. On się broni teraz, wiesz? Samica za sobą i ją broni, wiesz? Przykrywa ją skrzydłami, żeby nie było widać. A to jest jego samica? Tak. Ale czemu ten jest czerwony, a tamten jest... Bo tak się dobrało i tak zostało. Aha. A te z tych czerwonych, ja? To są dwa gatunki. A ten jest czerwony, nie? Ja araruana to niebiesko, a to jest heloptera. I one mogą się razem krzyżować? No. Biały z muzinem też się krzyżują. Chodź. Jak się to ustawia? Już po palcu. Ty, ale jaką technikę może to wy... Jaś tam. No i po to pójdzie, wiesz? A, zejdzie sobie po to. A bo tu wejdzie sobie nowego, bo mo, a bo potem zejdzie. Nie? Szybkie na bok. I tego w ogrodzie zoologicznym nie zobaczysz, jak jedzą, bo życie za daleko. A tamta też. Niech se fajnie trzymie. Puśćcie go, nowego sobie. No. Tu jeszcze. No. Tu też jakieś papuszki. A jakie czerwone, fajne, kolorowe. Te przynajmniej nie są takie wielkie, można by w chałupie trzymać. Także to tu faktycznie drugie hobby widać nie na żarty, bo jest. Jestek. Gdzie jesteś czerwona? Tu jesteś? To też wcinają? O. To do tego brakuje ci partnera, co? Ale te młode są dwa tamczyki, to poczekamy, może tam się kiedyś zdecyduje na nią. Aha, to jest samiczka? Ja. A to są dwa samce? Ja. A, ale fajnie, jak się fajnie tam trzymie. Otwórz mi. Musi mocno, wiesz, bo tak wyrazują. Też ptaki, no. Tylko, że z lotów nie przylatują. Będą się biły jeszcze od orzecha. Mają za tyle. Nie braknie. Czekaj, to sobie zamknij. Zamknij se to, bo by było głupio, jakby te lotały tu. A jeszcze druga część. Taki szybki jeden jest. No, te uciekły do budy. Tam już. Na lęgi się szykuje. O. Tu tak odrobnica. Zeszłoroczny na rybek zimowy. Aha. Co z nimi wszystkimi będziesz robił? Właśnie w tym. A to papugi też gdzie kupić? Nie ma problemu. Ktoś potrzebował papużek, to też... Ale tu jako fajno. Bierz ją do małej. Co? Bierz ją do małej. Kurde, jeszcze papugę bym musiał chować. A to ci wyszło z taki? Aha, bo tu ich ma więcej. Tu są różnice, wiesz? Za tybą. Ojejku. Ale fajne. Jak i budki, też zjadły budkę. Tu reszta kanarko wyszła. Kanarki.
A ta wylezą? Co to nie, tam jest? Nie, nie wylezą, tak? No, są tak. Wiele rzeki, ale one są już na lęk, szykują się, że one uciekają do budynku. A, jak obcy przyjdzie, to czy przed tobą też uciekają? Nie, one i przede mną się chowują już teraz. Aha. No, także widać pasja, nie tylko gołębie. Ja mam pszczoły, a zresztą twój tata też ma pszczoły. Też ma pszczoły. No to wszystko, co jest związane z przyrodą, także hodowcy lubią takie rzeczy. Więc tutaj, ale to jest fajne, naprawdę. No, jakby moi powiedział, że ją, to by na pewno ją zgarnęła, tylko kto by się tym zajmował? Tata. Kata. O, widać. Także jak ktoś potrzebuje papuszki, a czy to są papuszki, tak? Papuszki. Nie chcę przekręcić, na tym się nie znam, także można też się skontaktować.